dzisiejszymi gośćmi na naszym spotkaniu są polscy żużlowcy Szymon Woźniak i Krzysztof Cegielski. Szymon Woźniak, wielokrotny medalista indywidualnych mistrzostw Polski, drużynowy mistrz Polski, wielokrotny zdobywca Pucharu Polski w mini żużlu, młodzieżowy indywidualny mistrz Polski z roku 2014 oraz indywidualny mistrz Polski z roku 2017. No i proszę, ze startu Szymon Woźniak, Antonio Lindbeck jest obok niego, troszkę zamknięty był tam w kasku białym Darcy Ward, junior bydgoskiej Polonii, który jedzie na czele. Teraz za nim Chris Holder. Czy wytrzyma tę presję Szymon Woźniak? Czy wytrzyma? Nie wytrzymał Antonio Lindbeck. Wyprzedzony przez Darcy'ego Warda. Szymon Woźniak na czele. On zwycięża, ale będzie świętował długo ten chłopak. Proszę spojrzeć, jak się cieszy. Za jego plecami Holder i Ward. I debiutant! Debiutant w ogóle w tej imprezie, no, tym bardziej debiutant w finale Szymon Woźniak. Ta czwórka staje nam do boju o tytuł indywidualnego mistrza Polski Anno Domini 2017. Kto będzie mistrzem Polski? Hampel, Woźniak, Pawlicki czy Dudek wjeżdżają w pierwszy wiraż i w pierwszym wirażu najlepszy jest Szymon Woźniak, ale to jeszcze nie koniec. Przemysław Pawlicki pędzi za nim. Patryk Dudek w tym momencie jest na trzecim miejscu, ależ by to była sensacja. Szymon Woźniak na miejscu pierwszym. Przemysław Pawlicki dobiera się do niego po raz kolejny na przeciwległej prostej. Na czwartym miejscu jedzie Jarosław Hampel. Jeszcze dwa okrążenia ma Szymon Woźniak od tego największego, najwspanialszego sukcesu w swojej karierze, jeśli tak będzie, chociaż tym sukcesem już jest sam fakt, ten fakt, że jedzie w finale, ależ tam rzuciło motocyklem Patryka Dudka, to tylko woda na młyn Szymona Woźniaka, który wciąż jedzie pierwszy, teraz dalej szerzej wyjechał Przemysław Pawlicki, wyrzuciło go na zewnątrz, Szymon Woźniak, to już jest koniec, Szymon Woźniak, mistrzem Polski, nieprawdopodobnie! Ten dzień jest po prostu dla mnie jak spełnienie marzeń, to jest mało powiedziane, to jest po prostu w jednym dniu dostałem zapłatę, nagrodę za 17 lat ciężkiej pracy mojej, moich rodziców i moich najbliższych. Dziękuję. Zawodnik, któremu w tej chwili każdy właściwie, jak nie zaczął wcześniej, to w tej chwili każdy chyba stał się kibicem Szymona Woźniaka. Cała Bydgoszcz, jak wiem już dobrze, bardzo cieszy się ze zwycięstwa Szymona Woźniaka, wychowywany na stadionie Polonii Bydgoszcz. W tej chwili zawodnik Betard Sparty Wrocław. Hymn Polski dla Szymona Woźniaka. Walczę do końca, by niczego nie żałować. Szymon Woźniak. Krzysztof Cegielski. Urodzony 3 września 1979 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Polski żużlowiec. Wielokrotny reprezentant Polski, wychowanek Stali Gorzów. Cegielski dobrze, ale Tomasz Golob wypycha rywala. Cegielski przy krawężniku jest przed Golobem. Ach, jak przeszedł tuż za kołem Dobruckiego. Niesamowita walka. Cegielski znów atakuje i znów wychodzi do przodu. Jakaż waleczność. Zdecydowanie technika, myślenie na torze, jak przyciął teraz. Miał medale Mistrzostw Polski, Europy, Pucharu Świata. Eksperci byli pewni, że zostanie żużlowym mistrzem świata. 3 czerwca 2003 roku wydarzyło się coś, co pokrzyżowało jego wszystkie plany na przyszłość. Mecz Ligi Szwedzkiej. Kraksa na pierwszym łuku nie wyglądała groźnie, ale po chwili w plecy motocyklisty uderza inny żużlowiec, Amerykanin Ryan Fisher. Panie Krzysztofie, doznał pan bardzo poważnego urazu kręgosłupa. Czy ten wypadek jeszcze się panu śni?
Nie śni mi się. Oglądałem ten wypadek wielokrotnie i wiele osób mnie pytało, czy mogę to oglądać, czy jestem w stanie to oglądać. Oglądałem, analizowałem, co mogłem zrobić inaczej też, żeby uniknąć tego wypadku. Niewiele. Chciałem po prostu ten wyścig wygrać, tak jak wiele poprzednich. Jest wszędzie, był i tam, ale nie podchodzę do tego w ten sposób, dlaczego dopuścił do tego, dlaczego tak się stało, gdzie był Pan Bóg, przecież to nie jest sprawiedliwe, wszystko było jeszcze przede mną. Nie mam absolutnie pretensji do Pana Boga, wręcz jestem Mu za to wdzięczny. Czułem się w jakiś sposób wyróżniony przez Pana Boga, że tak się stało i mogę Mu pomóc nieść ten krzyż, bo pomijając moje psychiczne jakieś takie nastawienie do tego pozytywne, to przecież fizycznie nie było aż tak przyjemnie czasami i czasami, no bardzo często nawet, trzeba było się mocno wysilać, żeby sobie radzić z najprostszymi czynnościami. Może gdzieś tam czasami o nim zapominałem, może mógłbym bardziej wykazywać tą wiarę w Boga. Ale zawsze wiem, że mogę się do niego odwołać i cieszę się, że jest po prostu. Udało mi się z pomocą przyjaciół próbować swoich sił. Stwierdziłem, że na tyle jestem silny, że mimo tego, że nogami sobie nie pomogę podczas jazdy, to wydaje mi się, że dam radę. No i spróbowaliśmy, gdzieś tam nogi przywiązaliśmy do motocykla. No i pojechałem, jak się okazało. Fantastyczne uczucie po tylu latach wrócić i generalnie w głowie czułem to samo, co kiedyś. Głowa chciała więcej zrobić, niż mogłem fizycznie. Myślę, że jeszcze kolejne treningi przede mną. Jest rekord?